Osi Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach, o ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą, jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę, kupując dedykowane Osi Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Osie Speak Up, w którym rozmawiamy o zdrowiu psychicznym i dobrostanie. Moim dzisiejszym gościem jest Przemek Mućko, psychoterapeuta, Cześć, psycholog, autor bloga Psychowiedza i autor podcastu Ludzie tak mają. Dokładnie tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ludzie mogą mieć trudności psychiczne, skąd się to bierze i też chciałabym, żebyśmy zahaczyli właśnie o temat terapii schematu, mhm. która też myślę, że bardzo fajnie to tłumaczy. Zanim przejdziemy już do tej części merytorycznej, to powiedz Przemku, z czym dzisiaj zaczynasz, jak się czujesz? E, zgrzany przede wszystkim, bo nagrywamy w środku bardzo upalnej pogody. E, no i z ciekawością. Ciekaw jestem, jak nam ta rozmowa pójdzie. Lubię takie nagrania, ale zawsze wiesz, początek to jest dla mnie moment stresu, mm, a potem już co leci. Co tutaj padnie. Mm. No to chciałabym właśnie zacząć od takiego pytania, z którym... Myślę, że możesz się spotykać często i mhm. mi się zdarza z nim, z nim spotykać w różnych wersjach, w różnych anturażach. Dlaczego tyle ludzi teraz ma takie problemy? Przecież kiedyś to były wojny, kiedyś to były prawdziwe trudności, a teraz wszyscy ta depresja, wszyscy coś tutaj, nie wiem, mają jakieś problemy. Mhm. Skąd się to bierze? Panie Przemku. To mi od razu przychodzi do głowy niepsychologa-filozof Zygmunt mhm. Bauman, i on mówi o czymś takim jak e, płynna e, współczesność, płynna nowoczesność, e, liquid modernity. Mhm. Mamy cholernie duże niepewności. Świat się zmienia, zmienia się błyskawicznie, i trudno znaleźć cokolwiek stałego. Mhm. A jednocześnie żyje nam się na tyle wygodnie, że mamy komfort, żeby sobie, wiesz, e, pójść gdzieś, położyć się, usiąść i zacząć rozmyślać. Mhm. I jednocześnie wiesz, mnóstwo informacji, dużo takiej płynności, niestabilności, dużo czasu na, na myślenie, zastanawianie się, jak będzie, co się może wydarzyć. To jest taka pożywka na to, żeby się w różne rzeczy zacząć wkręcać, i mhm. stąd między innymi e, łatwiej nam o, lęk, o depresję o innego rodzaju problemy też ze zdrowiem psychicznym. Mhm. Mówisz pożywka, to kojarzy mi się, jakby to. Jakby... Te, te nasze myśli mhm. e, negatywne, jakieś przewidywania, jakby to było trochę tak właśnie jak jakaś taka bakteria, nie? która się żywi właśnie mhm. jakimiś tutaj mhm. rzeczami z, z zewnątrz, z świata, który nas mhm. otacza. Często nawet nie rzeczywistego świata, tylko właśnie jakichś przypuszczeń, no i to tak narasta samo, błędne mhm. koło. nie? Wiesz, jak włączysz laptopa, pracujesz na nim, potem zamykasz, tam sobie przechodzi w tryb uśpienia, a nasze mózgi są aktywne cały czas i nawet mhm. jak śpimy, to ciągle przetwarzają informacje. Mhm. I jak przetwarzają informacje, no to albo mogą się zająć czymś, co robimy w danej chwili, albo jak w danej chwili nie robimy nic na tyle angażującego, to mogą sobie pobiec w różne wiesz, dziwne rejony. Mhm. I faktycznie wiesz, zależy czym się karmisz, czym się napędzasz, jakie masz swoje wewnętrzne wzorce. Jedne mm. osoby zaczynają planować sobie, gdzie pojadą na wakacje, co tam zrobią, jakie miejsca zwiedzą. Inne osoby, które być może czują się mniej pewnie same ze sobą albo, albo w tym świecie, mogą zacząć się zastanawiać, jakie potencjalnie nieciekawe sytuacje mogą ich spotkać, co się mm. zadzieje z ich związkiem, relacją, czy te pieniądze, które mają, to faktycznie wystarcza na życie. I to już jest właśnie taka pożywka e, dla tych bakterii nas e, nasz nastrój, nasz dobrostan. Mhm. A co sprawia, że ta nasza odporność na te bakterie, już pójdźmy tą metaforą, spada. Mm, bo no, mo można by było powiedzieć, że no tak, tej niepewności zawsze mhm. było dużo, tak. Mhm. No ale jakoś jednak, w, co w takim razie, kiedyś ludzie sobie radzili z tym lepiej, czyli mieli lepszą odporność niż w obecnych czasach. Wiesz co, ja się urodziłem pod koniec lat 70., w 79 i e, mój syn ma teraz 9 lat i właśnie mamy to zamieszanie w Stanach. Mhm. Jest Trump, jest Biden, jest Kamala. Nie wiadomo, co będzie dalej. E, wtedy, gdy ja byłem w jego wieku, to mieliśmy dwa programy telewizji, jakieś ograniczone źródło informacji i po prostu to, co się działo w Stanach, to był mhm. jakiś. Jakaś tam odległa wiesz, wieść za oceanu. A teraz żyjemy tym na co dzień. Sięgam do Smartfona, widzę mnóstwo artykułów, włączam jakikolwiek kanał w TV, widzę mnóstwo informacji na ten temat. Mhm. My mamy też dużo więcej informacji, dużo więcej źródeł niepokoju. Ja jestem dzieckiem lat 90. Mhm. i pamiętam jedno z takich moich. Najmocniejszych wspomnień z telewizją, no to jest oczywiście World Trade Center, które mhm, pamiętam, że mh, oglądałam mh, 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 na tym mh, 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 konkretnym telewizorze, w tym konkretnym pokoju w domu, pamiętam, kto był dookoła mh. i totalnie tego nie rozumiałam, nie? co tam mh. się dzieje, ale to było szokujące. I, I gdzieś takie wiesz, wyobrażenia właśnie zaczynały pracować. To było szokujące z jednej strony. Z drugiej strony zobacz to, co ty mówisz. Jest jakiś ekran, jest jakaś grupa ludzi, z którymi ty. Nie wiem, czy tak było, ale mm -hmm. pewnie jakichś bliskich osób, z którymi tak, ty to się to czujesz rodzina. blisko, swobodnie, może spojrzeć na ich twarze, może z nimi porozmawiać. Masz poczucie więzi. Mm -hmm. A teraz jednocześnie mamy mnóstwo informacji, mnóstwo ekranów i jesteśmy tacy bardzo wiesz, zatomizowani. Mm -hmm. Tutaj nie wiem, skroluję i widzę. Y co widzę? Stany widzę, Ukrainę widzę, yy, Izrael widzę, Palestynę widzę, jednocześnie nie za bardzo mam z kim o tym porozmawiać. Mm. Nie mogę się, wiesz, ukoić w relacji z drugą osobą, chyba że poszukam. Okay. Czyli relacje. Są Czyli tutaj relacje. W ważnym aha, aspektem. Aha. My, jako gatunek, jesteśmy istotami społecznymi. My potrzebujemy innych ludzi, żeby czuć się dobrze, żeby mhm. się wzajemnie wspierać, wzmacniać. Czasem też nakręcać, ale, ale głównie ludzie są nam po to, żeby koić, łagodzić, mhm. regulować siebie nawzajem. Okej, okay. to zatrzymajmy się przy tych relacjach, mhm. bo to jest bardzo istotny aspekt naszej codzienności, może też właśnie taki aspekt, którego niektórym bardzo brakuje. Mhm. Mamy, mówi się o takiej epidemii samotności, mhm. e, czy o takich trudnościach, no już m, społecznych, tak? międzykulturowych. Mhm. E, jak te relacje się zmieniały na przestrzeni, no właśnie, tych dziesiątek ostatnich lat? Ależ to jest obszerne pytanie. Dobrze, <laughs> Nie wiem, od czego zacząć. Mamy dużo czasu. W czasach przed mas mediami, to mieliśmy głównie relacje twarzą w twarz. Tyle wiedzieliśmy, ile zobaczyliśmy na własne oczy, i usłyszeliśmy mm -hmm. na własne uszy, od innych osób. No tak. Książki, w ogóle to, że ktoś umiał czytać, to była rzadkość. Potem stopniowo, stopniowo, gdzieś od średniowiecza do współczesności, coraz więcej ludzi zaczęło czytać. Łatwiej było podróżować, mm -hmm. łatwiej było poszerzyć ten krąg ludzi, których znamy i z którymi możemy się spotykać, ale ciągle to były głównie takie e, bliskie relacje gdzieś w naszych e, małych społecznościach. Mm -hmm. A potem się zaczął XX wiek, e, radio, telewizja nagle świat się tak jakby trochę zbliżył dużo więcej było e, możliwości, żeby się dowiedzieć o tym, co się dzieje w innych rejonach. Mm -hmm. I wiesz, ja czasem w, w książkach e, trafiam na takie opowieści i czasem nie wiem, słyszę jak ktoś opowiada o swoim dziadku. E, ostatnio mój teść nawet opowiadał taką historię, że jego ojciec, e, zapalony elektrotechnik, zbudował radio. Mhm. I w tej wsi, do której oni jeździli na wakacje, on z tym radiem był. I nagle się okazało, że to jest takie społeczne wydarzenie, bo jest coś nowego, bo jest radio, ludzi. tak. Ludzie mogą przyjść, posłuchać informacji ze mm -hmm. świata i jeszcze nawzajem ze sobą o tym porozmawiać. Mm -hmm. Teraz to mamy na co dzień. Teraz tych informacji Teraz jest mamy mnóstwo, Nie. dokładnie tak. Każdy chce słuchać swojego kanału. Dokładnie tak. Jest za dużo treści, żebyśmy byli w stanie jakoś tak, wiesz, połapać się w tym w mm -hmm. ogóle. Samo podjęcie decyzji, co ja będę słuchać, czego ja będę słuchać, co ja będę oglądać. To już jest angażujący proces. A jednocześnie, jak przyszła pandemia, to my się jeszcze bardziej, tak wiesz, poodsuwaliśmy, zatomizowaliśmy, pozamykaliśmy się w tych naszych różnych, wiesz, home office'ach. Mm -hmm. I nagle się okazało, że naszym głównym źródłem do kontaktu ze światem to jest ekran. Mamy relacje, to, 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 to. mamy ludzi, ale duża część tych relacji to są relacje wirtualne. Mm -hmm. Łatwo się skrzyknąć, łatwo znaleźć ludzi, którzy myślą podobnie, i łatwo się też czasem dzięki temu skomunikować, ale też nakręcać, wkręcać w jakieś spiskowe teorie, bo, bo wcześniej nie było z kim, a teraz się okazuje, że jeśli tu i teraz nie mam ludzi, to znajdę kogoś na drugim końcu Polski, świata, kto, kto wyznaje mm -hmm. podobne poglądy. I w efekcie mamy dużo więcej możliwości kontaktu, dużo więcej możliwości, żeby dowiadywać się o tym, co się w świecie dzieje. I dużo więcej poczucia osamotnienia, bo nie mamy tych relacji twarzą w twarz, w których możemy po prostu dzielić się wiedzą, mm -hmm. uczuciami. Tak, no to myślę, że to jest ważny aspekt tej takiej grupy, która, mm -hmm. która jest, której mm -hmm. się też wzajemnie regulujemy, mm -hmm. która na pewno gdzieś tam się oddala, mm -hmm. dużo można było tutaj mówić o, o tym odgradzaniu mm -hmm. się od siebie, właśnie mm -hmm. zamykaniu się w swoich bańkach, ale jakbyśmy to jeszcze tak bardziej z tej psychologicznej strony mm -hmm. ugryźli, co się dzieje w tych relacjach na przestrzeni ostatnich lat? Nie? No Bo mm, dużo teraz na przykład mówi się w kontekście nastolatków, dzieci, mhm. o nie wiem, rodzicielstwie bliskości, jakichś takich empatycznym podejściu właśnie mhm. do, um, do, do, do relacji. Myślę sobie, że powiedzmy 50 lat temu tego mhm. nie było, mhm. ale jakoś te relacje były chroniące w pewien tak. sposób. Nie? Mimo, że może nie były tak czułe i tak o, tutaj, ostrożne. Mhm. Dlaczego tak może być? To w ten sposób ci odpowiem. Mamy lata 80., tak zwaną komunę. Ludzie są pozamykani w domach, czasem dziś widzą na miasto, ale za dużo na tym mieście się nie dzieje. Siedzimy, gadamy, spędzamy czas razem. Mhm. Przychodzą lata 90., już nie ma socjalizmu, już można mieć paszport, już można wyjechać za granicę. Mhm. A za tą granicą, szczególnie za tą zachodnią granicą, okazuje się, że płacą dużo lepiej. A w tej naszej biednej, szarej Polsce okazuje się, że są nowe okazje, żeby zarobić. Mhm. Nigdy nic nie było, a teraz jest. Więc część ludzi wyjeżdża, zarabiać za granicą, część ludzi zarabia w kraju e, niesamowite okazje, niesamowite możliwości, żeby siedzieć w pracy 7 dni w tygodniu po 15-20 godzin. I nagle się okazuje, że nie ma czasu na to, żeby mieć relacje z dziećmi. Mm -hmm. Nie ma kiedy. Dzieci mają lepsze warunki, bo rodzice zarabiają, ale dzieci nie mają rodziców. Właśnie, czyli trochę odnosisz się do tego, że tym trudnym, krzywdzącym doświadczeniem może nie mm -hmm. tylko być przemoc fizyczna, mm -hmm. emocjonalna, mm -hmm. krzyki, kłótnie, ale też taka. Usłyszałam kiedyś takie sformułowanie: trauma braku. Tak. Tego braku tak, więzi. Tak. Takie pozrywane więzi, takie poprzecinane relacje, bo ktoś gdzieś znika, wyjeżdża, zapracowuje się. Albo po prostu nie ma go w mm. domu, nie? Mm -hmm. W sensie taki, mm -hmm. taki tryb. Myślę, że teraz to też jest, jest aktualną trudnością, że dzieci i rodzice się mijają tak, w domach. Tak, 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 tak. Szczególnie jeśli ktoś nie wiem, pracuje zmianowo na przykład, tak. nie? Czy, czy zostaje po godzinach. I teraz dużo tych osób właśnie, które były dziećmi w okresie transformacji naszej ustrojowej, w okresie mm. jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, jak się otworzyły możliwości większej jeszcze pracy na zachodzie, te opuszczone dzieciaki teraz same są rodzicami i z jednej strony no, nie mają tego wewnętrznego wzorca, tego wewnętrznego kompasu, jak, jak robić dobrze w relacje, jak być dobrze rodzicem czy rodzicielką, mm -hmm. a jednocześnie... Sami czy same zaczynają mieć dzieci się zastanawiają, co dla tych dzieci zrobić. Mhm. Stąd jest duża. Ja przynajmniej tak to odbieram. Duże zainteresowanie takimi tematami, jak rodzicielstwo bliskości, jak być dobrze z dzieckiem, jak, jak zrobić, żeby ten czas z dzieckiem to nie był czas obok, tylko taki czas jakościowo dobry. Mhm. A jednocześnie mamy te wzorce bycia online, obserwowania, wiesz, prawym okiem dziecka, lewym okiem smartfona. To ogólnie działa dobrze, jak się jest kameleonem, ale, ale jak się jest człowiekiem, wiesz, nie ogarniesz tych dwóch rzeczy na raz. Mhm. No, a czasem też dziecko ma swój ekran. Tak. To, to jest tak, też tak, przerażające. Tak, tak. Szczególnie, jak to jest taki maluszek. Mhm. A jak to tłumaczy terapia schematu? No, bo mamy te więzi, co, mhm. to jest bardzo istotny aspekt mhm. tej też teoretycznej strony uh -huh. terapii schematu, mamy, no właśnie, to, to co się dzieje, tak? uh -huh. czyli to, to, w jaki sposób rodzice się zachowują. Uh -huh. Powiesz trochę o tym, na czym polega? Ta, też złożone, ale powiem? postaram się, wiesz, w skrócie. Eee, Aniu, jak z tobą tutaj siedzę i rozmawiam, no to z jednej strony słyszę twoje słowa, uh -huh. jakaś część mózgu, bo my wewnętrznie nie jesteśmy jednym bytem, tylko mamy tam, wiesz, różne Dużo części, procesów. systemy, podsystemy. Jakąś częścią mojego mózgu skupiam się na twoich słowach i odbieram twoje słowa. Mhm. Ale jakieś inne części mojego mózgu obserwują to, jak ty reagujesz, gdzie patrzysz, czy patrzysz mi w oczy, jak, jak, jak się porusza twoja głowa, co się dzieje z kącikami twoich ust. I nawet jeśli ta świadoma część się skupia na tym, co ty mówisz, jak odpowiedzieć, mhm. to jest mnóstwo innych części we mnie, które reagują na ciebie. Mhm. I zależnie od tego, jak, jak ty się zachowujesz, jak ja się czuję w danym dniu, ale też czego mnie kiedyś nauczano, ja mogę w różny sposób odbierać twoje miny. Mhm. Że na przykład jesteś teraz, nie wiem, może trochę skrępowana, bo za bardzo się na ciebie patrzę, a może masz taką minę, bo myślisz, że nie wiem, że gadam głupoty, że przynudzam. Za tym wszystkim jeszcze idą. In interpretacje, tak, takie, hipotezy, takie interpretacje, nie takie hipotezy. Interpretacje. Dokładnie tak. A jednocześnie wiesz, jak my jesteśmy w takim, no, żywiole rozmowy, żywiole spotkania, no to tracimy ten dystans, żeby zobaczyć, czy to jest hipoteza, czy to jest jakieś, nie wiem, jedno z wielu alternatywnych mm -hmm. wyjaśnień. Po prostu wiesz, coś sobie założę, na przykład, nie wiem, że, że się czujesz znucona, przyjmę to za pewnik i zacznę to przeżywać. Mm -hmm. A tutaj musisz przecież opowiadać. Tak, Jesteś kością tak. podcastu. I wiesz, to jak wyglądają nasze relacje, to jest y, bardzo mało o tym, co i jak my sobie mówimy, a dużo więcej o tym, jak my reagujemy na siebie nawzajem, na swoje miny, mm -hmm. na, na swoje emocje. Wiesz, twoje emocje powodują, że moje emocje się zmieniają i vice versa. Mm -hmm. I większość, znaczna większość tych procesów to jest coś, co się dzieje głębiej, głębiej, głębiej niż nasza świadomość sięga. Mm -hmm. My się tych wzorców uczymy w dzieciństwie i... E, mm, Najprościej to sobie wyobrazić w ten sposób, że jak wiesz, coś ci się z czymś kojarzy, to te skojarzenia się w tobie utrwalają. I tak samo może ci się kojarzy, nie wiem. Ja tak na przykład jak przyjeżdżam koło dworca Warszawa Zachodnia, że gdzieś tam wiesz, na granicach słyszalności usłyszę jakiś hamulec pociągu, czy coś takiego, i zaraz mi się pojawiają różne wspomnienia podróży. Jak tam siedziałem na peronie, czekałem na wyjazd na wakacje. I już się zmienia mój stan. Mhm. Bo mam skojarzony ten dźwięk. Z podróżami, a podróże z kolei mam skojarzone z przyjemnymi emocjami. Słyszę gdzieś w oddali pisk hamulców przy Warszawie Zachodniej i czuję się lepiej. Mm -hmm. Jeśli dostaję jako dziecko dużo takich doświadczeń, bliskości, czułości, wtedy widzę inną osobę i łatwo mogę poczuć się lepiej. Jeśli często mnie ktoś wyśmiewał, wyszydzał, widzę inną osobę. I czuję się spięty i zaniepokojony. Mm -hmm. Jeśli mam ileś wspomnień, o których może nawet świadomie nie pamiętam, kiedy byłem dzieckiem i chciałem, nie wiem, pójść, bo coś narysowałem do mamy, a mama była zajęta. Pójść, bo coś narysowałem do taty, a tata siedział po godzinach w pracy. Mm -hmm. To widzę inną osobę i mam uczucie, że nawet jakbym chciał jej coś powiedzieć, to ona i tak nie będzie zainteresowana. Mm -hmm. Czyli nie dostajesz Robisz sobie tą hipotezę, to nie jest ważne, z czym przychodzę, a tak, jak już to jest tak, tam tak, 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 któraś tak, sytuacja, tak, no to ta hipoteza może brzmieć, to ja nie jestem ważny, czy ważna. Wiesz, co to yy, zwykle, jak mówimy, że ktoś sobie robi hipotezę, to się kojarzy z jakąś aktywnością związaną mhm. z myśleniem, z planowaniem, a to jest jeszcze głębiej. Mhm. To są takie po prostu wiesz, skojarzenia na poziomie emocji i na poziomie ciała. Ja nawet nie muszę mieć hipotezy, tylko po prostu widzę kogoś i się spinam, albo widzę kogoś i się rozluźniam. Myślę, że to jest takie uczucie, które mi się kojarzy z emocją wstydu, ale to mhm. może być właśnie mhm. z emocją też takiego odrzucenia. Mhm. Takie ukłucie w środku, jakby trochę się świat mhm. zatrzymał dookoła i, i takie skrępowanie, że w sumie to chciałabym się zapaść pod ziemię. Nie? To, jest, to jest takie uczucie, które, które mi się kojarzy, jak, jak o tym opowiadasz. mhm. mhm. Takie mocno odrzucające też, nie? Na przykład, tak. I to, to myślę, że co, co ważnego wybrzmiało z tego, co opowiadałeś, to, że to jest proces uczenia. Nawet tak, jeśli to jest tak, ten emocjonalny, tak, tak, taki tak. nieświadomy, niewerbalny poziom, no to my się tego uczymy, mhm. co myślę, że jest też istotnym takim elementem psychoedukacji, odciążającym jednostkę, mhm. która może doświadczyć jakichś mhm. trudności, no bo to nie... To nie jest o nas, o jakiejś naszej wadliwości, mhm. a tutaj ta wadliwość może być już właśnie takim przypisanym w sobie schematem. Tak. A jednocześnie trzeba cholernie dużej świadomości i samowiedzy, żeby zauważyć, że to może być z głębszego poziomu. Mhm. Jakie najczęstsze schematy? zauważasz, wiem, że jest ich dużo i mhm. pewnie nie omówimy wszystkich, ale pojawiają się, niektóre z tych schematów pojawiają się już w takiej przestrzeni, w takim języku swobodnym, nie? Mhm. typu właśnie jakiś tam perfekcjonizm, wysokie standardy, mhm. czy właśnie to odrzucenie, dużo się gdzieś tam o tym mówi. Jak, jak ty byś powiedział, które z nich są najczęstsze, które obserwujesz u swoich pacjentów, może, może ogólnie w otoczeniu? Jak ty to nazwałaś? Trauma braku? Wiesz co, jeden ze schematów, który najczęściej widzę, najczęściej obserwuję i chyba niemalże każda osoba, z którą się spotykam w gabinecie, mm -hmm. w jakimś zakresie ten schemat ma, to jest schemat deprywacji emocjonalnej. I to jest mm -hmm. właśnie taki schemat braku. Okay. To jest o takim poczuciu, że się mniej liczę. Mm -hmm. Jestem mniej ważny, moje potrzeby są mniej ważne, raczej, raczej się mną nie przejmą, nie zwrócą na mnie uwagi. Tego jest bardzo dużo. Mhm. A jak to się na takim powierzchownym ym, poziomie objawia, ale jak na takim wewnętrznym? Bo zastanawiam się, czy to jest ten schemat, który właśnie ma taką trochę fasadowość i, i to, mhm. to takie wewnętrzne przeżywanie emocjonalne. To jest schemat tych wszystkich nieważnych dzieciaków, które miały za mało czasu z rodzicami. I czy ten mhm. rodzic jest jednym okiem z dzieckiem, a drugim ze smartfonem, czy ten rodzic wyjechał, nie wiem, zarabiać gruby hajs gdzieś na Wyspach Brytyjskich, czy cokolwiek innego. To jest rodzic, który był mniej zaangażowany niż dziecko potrzebowało. I co to oznacza? Dla I dziecka? to oznacza, że dziecko musiało te różne momenty, kiedy chciałoby się czymś podzielić, przeżywać samo. Te mhm. różne momenty, kiedy mogło potrzebować wsparcia od kogoś, musiało jakoś samo sobie poradzić. Mhm, czyli no to i jest właśnie... taki moment, w którym dziecko się może bać, krępować, powiedzieć o, o jakichś swoich emocjach? I, na i... przykład, na przykład. Mhm. No bo wiesz, to, co wybrzmiewa z tych przykładów, które podaję, no to samo, samo samo. Ja się czuję taki ja sam. I z jednej strony, wiesz, ja coś robię, jakoś mi to wychodzi, ty podchodzisz, mówisz, aj to może ci pomogę. A we mnie się wtedy odzywa moja deprywacja emocjonalna i mówi ja sam. Mhm. Na zewnątrz okej, okay, zajęliście, zaradny typ, zaradny go i sam sobie ogarnie. No właśnie, tylko po co, skoro możemy we dwoje? Mhm. Mm to jest taki, taki, już mówiąc językiem potocznym, schemat Zosia Samosia. Zosia Samosia, dokładnie u, u tak, u ale to jest, to jest o deprywacji emocjonalnej. Mhm. Odwrotność tego może być tak, że ja wiesz, wkurzę się i nie wiem, coś spędzamy razem czas, nie wiem, coś, coś mamy razem zrobić, ty mnie o coś prosisz i... Ja się nagle na ciebie wkurzam i mówię, że jak ty czegoś potrzebujesz, to, je, to ja jestem, a jak ja potrzebuję, to ja sam sobie mam. I znowu ja sam. Mhm. I ta deprywacja emocjonalna, ona nie jest o tym, że ja jestem samotny, tylko ona jest o tym, że jak mam coś zrobić, mam coś przeżyć, mam się czymś z kimś podzielić, no to nie ma z kim, to wtedy ja się czuję sam. To nie jest tak, że wokół mnie nie ma ludzi, są, tylko ja sam. Albo sam sobie muszę się sobą zająć, albo sam sobie muszę problem rozwiązać, albo jeszcze dla innych mam zrobić, ale oni dla mnie nie. Czy to jest taka nieumiejętność też dzielenia się swoimi emocjami, współprzeżywania na to przykład? Jest bardzo już często konsekwencja, tak? Z tak, przyszłym tak, partnerem, tak, tak, tak? Czy, tak? Czy w jakichś kolejnych mhm. relacjach? Mhm. Tak. To. Znowu mamy to błędne koło izolacji, nie? No bo tak. nie dość, że uciekamy w telefony, tak, mamy uh -huh. różne dystraktory, uh -huh. to jeszcze nie potrafimy przeżywać tych emocji, koić się, regulować się z drugą osobą. Ale to tak działają te schematy, że one w którymś momencie się zapętlają. To, jak ja przeżywałem, to czego ja doświadczałem jako dziecko, spowodowało, że we mnie rozwinęły się schematy. Te schematy powodują, że ja mam jakąś wizję świata, i ta wizja świata powoduje, że mi jest jakoś tak wiesz. Mhm. Nawet jak nie chcę, to jakoś łatwiej mi do tych sytuacji kreować te sytuacje, które wyglądały właśnie jak te sytuacje inicjalne. I to się kręci. Najpierw tak mnie nauczyli, że ja muszę sam, czy mi z tym dobrze, czy źle. Teraz ja już wiem, że ja muszę sam, więc jak przychodzi co i do czego, to ja, jak ty poprosisz, zaproponujesz, to ja powiem: ja sam. I się mhm. kręci. Okej. Okay. Z jednej strony ja sam, no tak, no bo mi samemu łatwiej, bo sam sobie wradziłem, bo, bo, bo sam sobie żyłem, to sam sobie rozwiążę. Z drugiej strony, czemu ja ciągle muszę sam te moje problemy rozwiązywać? Mhm. A za chwilę ty mówisz, że może ci pomóc. Nie, nie, dzięki, ja sam. I się kręcimy w tym błędnym kole. Mhm. Okay. Czyli mamy deprywację emocjonalną, coś, co, tak. co często obserwujesz. Co jeszcze tobie się nasuwa? Ech. Nie wiem, na ile to jest uniwersalne, bo ja też widzę wiel specyficzny wycinek. Ja pracuję w gabinecie mhm. i głównie przychodzą do mnie takie osoby, które już ilość terapii próbowały i wcześniej nie, nie przynosiło to pożądanego efektu. Mhm. Więc ja mam też taki specyficzny wycinek ludzi. I u tego mojego specyficznego wycinka, to oprócz deprywacji emocjonalnej, często się też pojawia w jakiejś odsłonie schemat opuszczenia niestabilności więzi. Mm -hmm. to jest jeden schemat, taki o dwóch nogach. Okay. I to jest schemat o stracie kogoś ważnego. To są na przykład dzieciaki z rozbitych rodzin, kiedy jeden rodzic się wyniósł, zniknął i dziecko nie miało z nim kontaktu. To są dzieciaki z tych rodzin, kiedy ktoś był bardzo emocjonalny, impulsywny i impulsywnie na przykład, nie wiem, straszył, że sobie coś zrobi, że się zabije, że odejdzie. I z tych dzieciaków potem wyrastają dorośli, którzy jak się czują. W takim bezpiecznym dystansie w relacji, to jest okej, okay, ale jak ta, ta, ta relacja zaczyna się robić bliższa, to w nich mm -hmm. się pojawia coraz więcej napięcia, bo ten ich wewnętrzny wzorzec mówi, to się zaraz skończy. Mm -hmm. On czy ona zdradzi, porzuci, oszuka, umrze, zginie. I nagle taka bliskość prawdziwie bliska, staje się taka, wiesz, przytłaczająco bliska, zbyt straszna, budzi dużo lęku, niepokoju, a dalej mhm. się odzywają różne scenariusze. To ja cię zacznę bardziej kontrolować. To ja cię zacznę bardziej sprawdzać. A może inaczej, to ja się już... Wycofam się, Wycofam. Za, zanim tak, ty mnie odrzucisz. Tak, tak, tak. Albo wiesz co, jeszcze lepiej, mhm. ja to zrobię pierwszy. To przynajmniej, skoro to i tak nastąpi, to na moich warunkach. Mhm. Czyli to jest taka trochę nieumiejętność w ogóle... Z czym się to je, jak to mhm. będzie, czy ja tutaj właśnie teraz się zaangażuję i, i mhm. zostanę porzucona, mhm. czy może właśnie to będzie, to jest tak nie, niewiadome, że, mhm. że jest przerażające, tak. rodzi ten lęk. Znaczy, więc co, to nawet nie tak, że niewiadome, to tak jakby ten schemat nam wciskał taki scenariusz, mhm. taki ciąg dalszy, że to nie jest niewiadome, tylko że to na pewno się źle skończy. Okay. Ja jeszcze nie wiem czemu, ale na pewno tak będzie, bo całe moje wnętrze mi to mówi. Mhm. Czyli najpierw mówiliśmy trochę o takim, tej traumie braku, czyli uh -huh. że rodzice byli, ale byli nieobecni, uh -huh. lub gdzieś tam za mało tej uwagi poświęcali uh -huh. dzieciom. Tutaj mówimy o takim już faktycznie porzuceniu, czy odejściu, byli, uh -huh, albo tak, nawet takim tak. pewnie, kiedy dziecko może tego nie pamiętać, ale, e, ale na przykład drugi rodzic mówi, nie, że tak, tata tak, nas opuścił. Tak, tak. tak. I, I ta taka świadomość, że, że jest się porzuconym, jest tutaj ważniejsza? Czy właśnie to emocjonalne, ten brak emocjonalny, że, że nie było tej, tego drugiego rodzica, na przykład, czy, mm. czy, czy, czy tej ważnej osoby? To, co mówi nasz obecny stan wiedzy, a bardzo, bardzo dużo go przybyło razem z rozwojem nauki, i to, że to, co my myślimy i to, co mówi nasze świadomość, to jest zawsze wtórne do tego. Zawsze, no, okay. prawie zawsze. Do tego, co się dzieje w naszych emocjach i w naszym ciele. My mhm. dużo szybciej przetwarzamy informacje właśnie takimi głębszymi strukturami mózgu, związanymi z emocjami i szczuciem. I wiesz, to, to jest bardziej tak, że my nie tyle sobie zakładamy, co zaczynamy się w jakiś specyficzny sposób czuć, bo to płynie z naszej historii, z aktywacji schematów w relacji. Te schematy budząc się z uśpienia powodują, mhm. że ja na myśl o tym, że jesteśmy blisko, zaczynam się jakoś tak wiesz. Niekomfortowo czuć? Wtedy się włącza moja świadomość. Moja świadomość, wiesz, widzi ciebie, widzi, co się dzieje w środku, i zadaje sobie pytanie, dlaczego ja się tak niekomfortowo czuję? Mm -hmm. I odpowiedzi nie szukam w moich historii. No tak, bo jako dziecko doświadczyłem straty rodzica w wieku lat sześciu, tylko ja widzę, ej, słuchaj, coś jest między nami nie tak. Skoro, ja jest, dobrze, tak. skoro jest dobrze, to czemu ja się tak czuję? Mm -hmm. Słuchaj, mówisz, że okej. Okay. To czemu ja się nie czuję, okej? Okay? Mhm. Czy ty mi czegoś nie mówisz? No i się wiesz, zaczyna to nakręcanie w tym, w tym schemacie. Mhm. To też jest pewnie istotne, z czym te schematy się wiążą, nie? No bo, uh -huh. uh -huh. jeśli dobrze pamiętam, ich, ich jest 18 opisanych. Ale na uh -huh. moment być może 21. Okej, okay. upgrade. <laughs> upgrade, <laughs> uh -huh. ale tylko 18, jest, tak. Każdy jest tą taką indywidualną mieszanką mm, łączących się ze sobą jakiś tam uh -huh. grubek, nie? Uh -huh. te, te, oczywiście te schematy też mogą mieć różne nasilenie, uh -huh. nie mówimy tu o jakichś monolitach, tylko raczej uh -huh. o jakimś spektrum. Mm, też powiedziałeś, że to gdzieś tam będzie właśnie dalej uh -huh. No Na pewno też związane w ogóle z osobowością, mhm. tak, z jakimiś naszymi predyspozycjami. No, to w ogromnej części determinuje, jaką, jaką osobowość mamy. Tak? Mhm. Co jeszcze z tych schematów? Mi się narzuca może, no. może ja zaproponuję, bo ja z kolei e, obserwuję bardzo często schemat wysokich standardów, tych bezlitosnych wymagań. Bo tak? Ten schemat dobrze widać, a nie widać tego schematu, który siedzi pod spodem. Właśnie, nie, ale też stał mhm. się on takim. Mm, no takim już w tym popkulturze, mm -hmm. nie wiem, w, w naszych po prostu takich, s, w naszym języku swobodnym, został mm -hmm. już jakby tak za, zawłaszczony, że to jest coś, co jest takim właśnie wytłumaczeniem, mm -hmm. a bo ja jestem perfekcjonistką i ja muszę mieć mm -hmm. tutaj wszystko dopięte na ostatni mm -hmm. guzik, mm -hmm. albo ja pracuję po nocach, bo, mm -hmm. bo po prostu no, no tak mam, nie? Że, że właśnie to trochę jest. Moim zdaniem przekornie mhm. rozumiane na zasadzie, że, że no ja, ja tak po prostu muszę tym standardom tutaj dosięgnąć, mhm. ale często też obserwuję, że to nie tylko te osoby, które faktycznie dochodzą na jakiś mhm. poziom ekspertyzy, mhm. mają ten mhm. schemat, tylko właśnie wręcz osoby, które mm, no, chcą do, dobić do jakiegoś takiego poziomu ogółu, przez mhm. to ten standard sobie narzucają. Nie wiem, czy, czy dobrze to wytłumaczyłam, hmm. na ile Ty to rozumiesz. Kolejna bardzo złożona rzecz, okej. Okay? Jako i tak mocno złożonych rzeczy dzisiaj dzisiaj dotykamy. E, zaraz będzie o wysokich standardach. Zanim o wysokich standardach, to jeszcze wiesz, wrócę do tych schematów, z którymi ludzie często przychodzą e, i które ja widzę. Okej. Okay. Kolejny z takich schematów to jest schemat wadliwości i wstydu. I to jest taki schemat, wiesz, takie głęboko ukryte w sobie poczucie. Mm -hmm że ze mną to się nie da. Że ja jestem jakiś, nie wiem, lewy, gorszy, zepsuty, uszkodzony, że mnie się nie da kochać, że ze mną się nie da wytrzymać. Mm -hmm. I, i w, wiesz, to też się często, jak się te nasze schematy tworzą, jak się rozwijają, to, to, to one się też często tworzą takimi wiązkami. Mm -hmm. Jeśli na przykład, nie wiem, jestem małym dzieckiem i moi rodzice się ciągle ze sobą kłócą, to jak się ze sobą kłócą, to mają mało czasu dla mnie, bo są zaangażowani walką ze sobą. To, co się u mnie rozwija. Bo taki mały schemat. człowiek dostaje rykoszetem, jeszcze. Nie? Tak. To się u mnie może rozwijać wtedy schemat deprywacji emocjonalnej, bo potrzebuje wsparcia, nie mam skąd wziąć. Mhm. Słyszę, jak którejś z nich mówi, to koniec, to ja się wynoszę. I ja nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, tak strasznie to brzmi. I rozwija się we mnie schemat opuszczenia i niestabilności więzi, mhm. bo ja nie wiem, czy jak ja się obudzę, to oni tam będą we dwoje, czy tylko jedna z nich. Mhm. A jednocześnie tak sobie myślę i się zastanawiam, to może ja coś robię nie tak? Bo oni czasami w kłótni mówią, idź stąd. No, Jak ja czegoś pewnie, że... Że mnie nie ma. Że rodzice um, mogą dawać takie sygnały, albo wręcz nazywać, mhm. że, że to oni się tutaj kłócą przez mhm. tego małego człowieka, który tak. się pojawił w ich życiu, nie? I, I oni zaraz muszą się ze sobą żerać. Tak, I wtedy jak myślę o sobie, to, to myślę w pakiecie z takim uczuciem w emocjach, że coś się ze mną nie tak. Jakoś tak, wiesz, czuję, mm -hmm. czuję się źle, czuję taki dyskomfort, myśląc o sobie. I to jest właśnie ten schemat wadliwości Wtedy Ze mną się nie daje, ja jestem jakiś gorszy. Mm -hmm. To wszystko, o czym my teraz mówimy, to są schematy pierwotne. Takie schematy, wiesz, biorące się bezpośrednio z tego, z tych emocji, co dostajemy od życia. Mm -hmm. Z emocji też. Z tego, co dostajemy. Natomiast, wiesz, jak my mamy te doświadczenia, to my też jakoś próbujemy sobie od razu coś z tym zrobić, od razu sobie jakoś z tym poradzić. Mhm. To może, jak ja jestem taki gorszy, może jak się mnie nie da kochać, to może ja się będę bardziej starać. I wtedy wiesz, bazowo mhm. wadliwość i wstyd. I jako nadbudówkę masz schemat wysokich wymagań i perfekcjonizm. Mhm. Ja się teraz będę świetnie uczyć. Żeby ktoś mnie w końcu Aha, tutaj zauważył, zaakceptował. Tak, tak, i na przykład jestem w domu, i moi rodzice znowu się kłócą, a ja się próbuję skupić na lekcji i no umówmy się, jak tu się skupi w takim stanie. Nie da się. Mhm. Tylko że jako dziecko ja tego nie wiem. Więc siedzę z tym nosem w książce. Z jednej strony mam poczucie, że to mnie jakoś chroni. Bo ja się mogę spróbować skupić na tych literkach. Jak się bardzo, bardzo postaram, to prawie nie słyszę tych kłótni. A z drugiej strony, przez to, że jestem cały w stresie, to mi ta wiedza nie wchodzi, więc sobie myślę, coś jest ze mną nie tak. Mm. Się potwierdza mój schemat wadliwości. Może oni się zaraz rozstaną. Już to jest tak nieznośne, że już bym nawet wolał, żeby to się wydarzyło. Ale znowu to jest ten mój schemat opuszczenia. Trafiam na coś, z czym sobie nie mogę poradzić. No przecież nie pójdę do nich. Deprywacja emocjonalna. Mhm. Więc spróbuję to zrobić sam, sam sobie poradzić. To ja się będę uczyć dłużej, to ja będę siedzieć po nocy, więc siedzę, 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 uczę się, uczę się, uczę i się uczę jednocześnie tego, że jak ja robię wszystko tak, wiesz, od początku do końca, bardzo dokładnie, precyzyjnie, ignorując czas na przerwę, na odpoczynek. To ja w jakiś sposób mogę zapanować nad życiem. To może ja się nie poczuję aż taki wadliwy. Mhm. Mm Kontrola się odzywa. Tak. Jednocześnie w pakiecie z tą kontrolą dostaję poczucie jakiegoś wiesz, na bardziej wpływu na życie, ale też, też poczucie, że ten mój perfekcjonizm może mnie chronić. Mhm. Mm a jednocześnie coś, czego nie widzę, a czego się uczę w pakiecie razem z tym, to że jak ja będę robił tak perfekcyjnie i tak na wysoki połysk, to moja uwaga i tak będzie skupiona nie na tym, jak dużo zrobiłem dobrze, tylko że tutaj gdzieś jeszcze nie dociągnąłem. Będę sobie ograniczał czas na relaks, na odpoczynek. No bo jak będę więcej odpoczywać, to nie zrealizuję tego wszystkiego, co sobie w tym moim perfekcjonistycznym zwicie założyłem. Mhm. Mniej odpocznę, gorzej się koncentruję. Gorzej się koncentruję, jestem mniej wydajny. Jestem mniej wydajny, czuję swoją wadliwość. Odzywa się mój wzorzec, no dobra, to co robi? Cisnąć bardziej. A potem sobie posłucham jakiegoś podcastu i tam mówią: No, work-life balance, równowaga, dbaj o siebie. Mhm. To co ja z tym zrobię? Zajebiście. To teraz, jaki będzie ten perfekcyjny sposób, żeby. Minimalnym czasie optymalnie wykorzystać przestrzeń na relaks i zrobić sobie w głowie taki porządek. Dobra, co tam będzie? Headspace space na przykład jest taka apka, tak słyszałem, będę się uczyć teraz uważności. Mhm. Więc do 20. jestem w pracy, do 22 na siłowni, a potem ten czas, kiedy już jestem po prysznicu, już się kładę do łóżka to, żeby wyhamować. Uczę się uważności. I wiesz, i. Z jednej strony, ja nie wiem, jakie ty masz poczucie, ale jak ja to, to opowiadam, to z jednej strony to, 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 to brzmi tak trochę zabawnie, a z drugiej strony to jest, to jest po prostu dramat, tak się czuć i tak przeżywać. Tak jak to opowiadałeś, no. No to też bardzo wybrzmiewały te różne głosy, tak. nie? te różne tak, części. Tak, tak, tak. I to jest też chyba ważny aspekt terapii schematu, że mhm. te części. Mają właśnie czasami różne zdanie, różne mm -hmm. swoje priorytety, tak? mm -hmm. no, ta część chce powiedzieć coś innego niż, niż inna. Na przykład, nie, niektórzy mogą mm -hmm. mieć takie właśnie dążenia tutaj tak, zapieprzamy wysokie obroty, trzeba mm -hmm. jeszcze zrobić to i tamto, no, ale jest jakaś część, która mówi, ale tutaj strasznie tu boimy mm -hmm. się tego, mm -hmm. nie? To, mm -hmm. to może być coś niebezpiecznego. Mm -hmm. Czasami to są nawet właśnie jakieś takie sprzeczne dążenia. Mm -hmm no i teraz dlaczego to może być takie sprzeczne i jak to pogodzić, mhm. nie? Jak, jak te głosy mają się dogadać? Więc co, te wszystkie nasze schematy, one się nie biorą z powietrza, tylko biorą się z konkretnych doświadczeń, z życia. I w tych konkretnych doświadczeniach najczęściej jesteśmy dziećmi i ktoś na nas reaguje. Mhm. Schematy to jest taki, wiesz, to jest o tym, co się dzieje we mnie w środku, ale to nie jest o tym, co się rozgrywa dookoła mnie. Okay. To, co się rozgrywa dookoła mnie, to też, wiesz, my to sobie uwewnętrzniamy, i to się staje częścią tak zwanych trybów schematów. I mm -hmm. e, już mówię o co chodzi. Schemat to jest trochę tak, jakbyś, wiesz, masz książkę z instrukcją obsługi świata, to jest schemat, ale jak zaczynasz sobie wyobrażać te konkretne działania, które z tej książki wynikają, to już są tryby schematów. Mm -hmm. Czyli to, co jest bardziej w rzeczywistym świecie, co się objawia w zachowaniu? Tak. Wyobraź sobie prostą scenkę, żebym daleko nie musiał sięgać wczoraj wieczorem, nie wiem, ja poszedłem sobie pobiegać, mój syn wziął rower, żeby mi potowarzyszyć na rowerze, po czym wracamy do domu, jest, nie pamiętam, która była, ale jakoś późno, przed 21 chyba i on miał ochotę jeszcze pójść do wanny i sobie zrobić kąpiel. Czy to jest ok, pomysł? No. O tej porze nie bardzo, ponieważ jak on zje kolację przed kąpielą, to, to kąpiel się rozciągnie jakoś świeżo do późnych godzin nocnych. Jeśli najpierw się wykąpie, to wtedy pójdzie spać z pustym żołądkiem, bo, bo nie będzie czasu na kolację, albo pójdzie spać z pełnym i się nie wyśpi. No nie, to nie jest dobry pomysł. Mhm. I moją rodzicielską rolą jest, żeby powiedzieć w takiej sytuacji: okej, okay, poczekaj, stop, jest za późno. Teraz prysznic, kąpiel. Nie dzisiaj, dzisiaj nie ma na to czasu, teraz jemy kolację. I co się u niego zadzieje? No, najprawdopodobniej jak każde normalne dziecko się sfrustruje, bo czegoś mu zabrania. I teraz jak się to ma do tych wewnętrznych części, do tych głosów, do tych trybów, o których gadamy. Jest małe dziecko i duży ojciec. Małe dziecko czegoś chce, duży ojciec na to reaguje. Jeśli mhm. duży ojciec na to zareaguje w ten sposób, że postawi granicę, ale zrobi to w taki sposób, wiesz. Wyjaśni, wytłumaczy, na spokojnie. Dziecko się trochę pofrustruje, pofrustruje, ale potem weźmie prysznic, znie kolację, coś jeszcze razem porobią i pójdzie spać. Jest ok. Następny dzień pewnie będzie dobrym dniem, bo i rodzic okej, okay, i dziecko wyspane. Mm -hmm. Ale jeśli ja bym w tej sytuacji zaczął jakoś, nie wiem, krzyczeć, ty debilu, co ty wymyślasz, w ogóle nie przewidujesz, ile ja mam cię uczyć, to to dziecko, które czegoś, Ciało, teraz się stanie dzieckiem najprawdopodobniej. No, zobacz. Ja mam ponad 180, 80, prawie 100 kg wagi. To dziecko się może samej mojej fizyczności przestraszyć. Mhm. Nauczy się mnie obserwować, patrzeć, wiesz, co się dzieje w oczach, co się dzieje w twarzy, czy nie ma jakiegoś grymasu. Wielki, straszny ojciec schodzi powoli do głowy, do głowy, do głowy. I następnym razem, zanim to moje dziecko zada pytanie, czy się wykąpać. To sobie przywoła tego ojca w głowie, spojrzy na gęsty legarek i powie, tatusiu, to e, wiesz co? Ja szybko wezmę prysznic, chyba że chcesz, żebym coś ci pomógł przy kolacji. I teraz, co się dzieje w takich sytuacjach? Jak one się będą powtarzać, e, to z perspektywy rodzica, zajebiście, mam dostosowane dziecko, grzeczne dziecko, strasznie nie lubię tego słowa. Moje grzeczne dziecko jest rozsądne, moje grzeczne dziecko jeszcze zanim pomyśli Nic o swoich potrzebach, to, to, to jeszcze zaproponuję, że mi, że mi pomoże. Zobaczcie, jakim jestem wspaniałym rodzicem. Mhm. A co się dzieje u tego dziecka? Jest jakaś część w nim, która się czuje sfrustrowana, bo by się chciała pokąpać, a nie może. Jest inna część, która się czuje przestraszona tej potencjalnej reakcji rodzica. Jest ten uwewnętrzniony stary, który tam wiesz. Mm -hmm. Napierdziela, żeby gorzej nie powiedzieć. I co się sprawdza? Jak mi jest źle, to lepiej, żeby mnie ojciec nie widział, a jak jest okej, okay, to lepiej, jak jestem uśmiechnięty. Mm -hmm. No i nagle w jednej osobie masz e, takie dziecko, które się czuje nieważne, masz przestraszone dziecko, masz e, taki karzący głos, taki krytyka, mm -hmm. który pochodzi od rodzica. Masz taką część służącą do radzenia sobie pod tytułem znikam z radarów, niech mnie nie widzą. I masz inną część służącą do, do radzenia sobie w relacjach. Jestem miły, uprzejmy i się świetnie dostosuję. I jak to się powtarza, powtarza, to się utrwala. I potem jak jesteś już dorosłą osobą, jesteś w relacji, coś takiego się dzieje, że nie wiem, że twój partner czy partnerka czegoś od ciebie chce, a ty jesteś zmęczona. No, to zależnie od tego, w jakim jest tej stanie. Być może odezwie się Tania, która powie, dość, na schemacie deprywacji emocjonalnej, to sfrustrowane dziecko. Ciągle tylko Wami się trzeba zajmować, na mnie nikt nie patrzy. Może się pojawi jakaś inna część, służąca radzeniu sobie i obronie, i powie, wiesz co, ja ci przepraszam, ja się dzisiaj wcześniej położę, bo się jakoś słabo czuję. A może się pojawi jeszcze jakaś inna część, bo ten karzący głos w głowie powie, i co. Ciągle, ciągle ci głowa boli, ciągle się tobą trzeba zajmować, nim czy nią się nie zajmujesz. I w odpowiedzi na tą część pojawi się jakaś inna uległania, która Z, powie, zaciskamy. ok, wiesz, nie no, aż tak zmęczona nie jestem, to co byś chciał, czy chciała. Mhm. Okay? Tak to się rozgrywa. I wtedy wiesz wewnętrznie, może z jednej strony czuć, że wcale nie masz na to ochoty, z drugiej strony bać się, co się stanie, jeśli, jeśli nie będziesz taka jak oczekują, a z trzeciej strony zastanawiać się, czy to jest ten moment, kiedy lepiej pójść się położyć wcześniej, czy to jest ten moment, kiedy jednak warto te zęby zacisnąć. Mhm. Jak my mamy takie doświadczenia w dzieciństwa, że jest ktoś, kto nam daje pokierowanie, ale robi to w taki sposób, że te emocje one opadają, to my się robimy bardziej spójni wewnętrznie. I my możemy wtedy siebie przeżywać w taki sposób, że nie wiem, ty czegoś ode mnie chcesz, a ja sobie myślę, no w sumie jestem zmęczony, jak ci powiem, że nie, to się nic nie stanie, ale jak ci pomogę, to będzie miło, to co ja chcę. I to jest już taki, wiesz, bardziej yy, świadomy i zależny od mojej woli sposób decydowania. Mhm. Natomiast jeśli te doświadczenia z dzieciństwa były określone taką, wiesz, dużą ilością przykrych emocji, no to ja wtedy te kawałki mam takie porozstrzelane. W oderwaniu. Jedna część mnie w ogóle wiesz, już się zaciska na samą myśl o tym. Druga część mnie mówi, jakim prawem tak reagujesz. A jeszcze inna mówi, okej. Okay. Mhm. Czyli te schematy jeszcze wzajemnie siebie oceniają, jakoś podporządkowują. Tak, tak, tak. tak, mhm. tak. Dokładnie okay. tak. To, co się wcześniej powtarzało w zewnętrznym świecie, my po iluś powtórzeniach mamy uwewnętrznione. Schematy nam wyjaśniają, co się dzieje, a tryby to są już takie konkretne, wiesz, głosy w naszej głowie. Stany mm. w naszych uczuciach. Mm -hmm. okay. Powiedziałeś wcześniej, że to, z kim ty pracujesz mm -hmm. w swoim gabinecie, mm -hmm. to zazwyczaj już są osoby, które próbowały różnych terapii, mm -hmm. może leczyły się gdzieś tam objawowo, tak, nie mm -hmm. pracowały z depresją, z lękiem, I trafiają do ciebie czy na terapię schematu, kiedy czują, że, mm -hmm. że gdzieś tam nadal coś zostaje w nich, jakaś mm -hmm. nieprzepracowana część. Y I zastanawiam się, jakbyś mógł też wytłumaczyć. Co takiego jest w tej terapii schematu, że mm -hmm. ona działa, kiedy inne rzeczy już na przykład nie działają? Nie? Czy, czy jak ona. Mm -hmm. ja, jakim cudem ona sięga już tak, tak głęboko? Dobra, nie cudem. Jakimi technikami? <laughs> Zbyt potocznie tutaj nazwałam to. Wiesz co, na wstępie, terapia schematu to nie jest jedyna terapia, która działa jak się zajmujemy ludzką osobowością. Są mm -hmm. też inne rodzaje terapii, na przykład terapia dialektyczna behawioralna, czy, czy terapia psychodynamiczna. One też działają, yes. też są skuteczne, natomiast jak tak spojrzymy bardziej na szczegółach i na te różne mechanizmy zmiany, to w tym naszym fachowym sangu się mówi o dropoutach, czyli mm -hmm. o tych osobach, które zaczęły terapię, ale wypadły w trakcie, nie dotrwały do końca. W terapii schematu mamy dużo mniej takich sytuacji niż, niż w innych nurtach terapeutycznych, dlatego że terapia schematu to jest taki, taki model, który oprócz tego, że mówi o schematach, o trybach, to też zakłada, że my na te potrzeby emocjonalne, które ktoś ma, będziemy też taki, wiesz, bezpieczny, mhm. etyczny, ograniczony ramą relacji terapeutycznej sposób, ale jednak będziemy odpowiadać. Mhm. Czyli to jest to, co wiele osób... Może opisywać o różnych nurtach mhm. terapii, że, że to jest trudne, nie? Że, że terapia to jest wymagająca, męcząca, mhm. że tam trzeba po prostu tak. tyle pracować. Tak. I kiedy taka osoba czuje się w tym jakoś osamotniona, albo czuje, że no, ona tak tutaj musi się konfrontować z tymi trudnościami, a ten terapeuta no, gdzieś tam towarzyszy, ale może, mhm. może nie jest nie wiem, wystarczającym wsparciem, czy, mhm. czy nie czuje mhm. się wystarczająco mhm. bezpiecznie, mhm. na przykład. Mhm. Bo, bo terapeuci mhm. też czasami mogą, nie wiem, rodzić różne emocje mhm. w pacjentach, mhm. to tutaj jest inaczej. To tutaj jest inaczej. E, wiesz, tak jak o tym opowiadałeś, to ja pomyślałam o różnych przykładach i mm, znam swoje podejście, mam powierzchowną wiedzę o innych podejściach, więc wiesz, nie będę Jasne. opowiadał, jak to wygląda w innych terapiach, natomiast mhm. wiesz... E, Czasem jak ktoś do mnie przychodzi na terapię, kto był wcześniej w terapii w jakiejś innej modalności, to mówi, że tam wcześniej miał do czynienia z osobą, e, która była z terapeutą czy z terapeutką, e, która była, wiesz. Słychać było, że ta osoba ma fachową wiedzę, ale też taki fachowy, profesjonalny dystans. Mhm. Okej, okay, to może nie odbiegajmy od tematu. Pani Anna, pani chce poopowiadać o swoim wyjeździe na wakacje, ale tutaj dzisiaj mieliśmy zająć się czymś innym, więc może do tego przejdźmy. Mhm. Ty możesz mieć przy takim terapeucie, jakiego teraz podegrałem, takie poczucie, że ok, no ja jestem konkretny, jestem do brzegu, zajmiemy się tym, po co przychodzisz i może faktycznie wakacje to jest to, co, co sobie potrzebujesz, nie wiem, z, ze znajomymi po, pogadać, a nie w terapii. Mhm. Ok, idziemy do brzegu. To też może się <laughs> sprawdzać oczywiście w pewnym, mhm. w pewnych mhm. warunkach, tak, mhm. czy w, nie wiem, z niektórymi osobami, mhm. ale. ale... Tutaj rozumiem, że mówimy już o pacjentach, którzy mają większe trudności właśnie emocjonalne, mm -hmm. które mm -hmm. potrzebują mm -hmm. dłużej wytrwać w tej relacji terapeutycznej. Tak. Bo, na przykład w terapii schematu, tak wiesz, idąc za tym przykładem, to pierwsze, co ja zrobię, to ja się zastanawiam, jakie ty masz wzorce, jakie ty masz schematy i w jakim tym momencie życia jesteś. Mhm. Jeśli na przykład wiem, że Twoim wzorcem jest schemat niedostatecznej samokontroli i samodyscypliny, który powoduje, że wiesz, trudno ci mieć coś stałego, że, że co chwila coś ci się zmienia, to ja powiem, ok, Ania. Wakacje w Portugalii zajebiste, ale teraz się zajmujemy tym, jak ci idzie pisanie Twojej pracy dyplomowej. Potem będziemy gadać o wakacjach. Natomiast jeśli ja wiem, że Twoim wzorcem jest deprywacja emocjonalna, poczucie wadliwości, a na wierzchu jeszcze masz do tego perfekcjonizm, to ja ci powiem: poczekaj, poczekaj, a co z tymi wakacjami? Bo w, w, wiesz, ta praca to jest ważna, ja o tym pamiętam, to na mnie ucieknie. Powiedz przez chwilę, co mm -hmm. to jest za pomysł, gdzie ty jedziesz? Ja się od razu czuję dostrzeżona, Aha. nie? No, 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 I no. wiesz, ważne, że ktoś chce posłuchać Aha. o nie tylko jakichś moich trudnościach, ale też może nie wiem, Dokładnie tak. Podzielić się, tak, tak. współodczuwać ze mną jakieś też dobre momenty. Dokładnie tak. Bo ja w tym momencie wiesz, że jako terapeuta schematu w ten sposób do tej deprywacji emocjonalnej, która jest w tobie, mhm. dopisuję inne emocjonalne skojarzenia. Mhm. Aha, czyli kogoś to może ciekawić. Aha, czyli ktoś chce ze mną o tym pogadać. Mhm. Czyli de facto Aha. zachodzi jakiś nowy proces uczenia w tak. tej terapii. Na tym głębszym emocjonalnym poziomie ty mhm. się uczysz czuć inaczej, kiedy mówisz o czymś, co jest jednocześnie twoim pomysłem, i nie jest w tej kategorii osiągnięć, które masz na przykład, nie wiem, wzmocnione perfekcjonizmem? Mhm. No tak, czyli nie sama świadomość tych mhm. schematów tutaj leczy i, i sprawia, że jak już my coś tutaj wiemy o sobie, mhm. to nagle. Przestajemy się tak zachowywać, bo to jest zbyt mm -hmm, głęboko w mm -hmm. nas gdzieś tam utkane. Tylko właśnie ta relacja terapeutyczna jest tutaj tak istotna. Istotna, niemniej wciąż to jest narzędzie. Mm -hmm. Ja nie wiem skąd ja to wziąłem, skąd ja znam ten cytat, ale gdzieś usłyszałem, że w terapii zrozumienie to jest nagroda pocieszenia. Chodzi o to, jak ci się żyje po terapii, a nie mm -hmm. ile ty wiesz po terapii. I jak mm -hmm. wiesz, my ponazywamy twoje schematy i tryby. Super, zajebiście, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale to za mało. A jakie jeszcze narzędzia się stosuje? No właśnie przez to, jaki ja będę z tobą w relacji terapeutycznej, przez to, że na przykład się zainteresuję twoimi wakacjami, jeśli masz schemat deprywacji emocjonalnej, ale po, albo powiem ci, ej poczekaj stop, jeśli masz niedostateczną samokontrolę, to ja ci też pozwalam poczuć się inaczej niż jest w twoim wzorcu. Mhm. Nadpisujemy w ten sposób te stare emocje powiązane ze schematem, tymi nowymi, takimi mhm. zdrowszymi. I ta relacja to jest yy, cholernie ważna w schematach, i w tej relacji my posługujemy się przede wszystkim takimi, wiesz, dwoma narzędziami. To jest, uwaga, gruby termin: ograniczone powtórne rodzicielstwo, ograniczone ramą relacji terapeutycznej, powtórne rodzicielstwo, czyli zrobienie w naszej relacji tego, mm -hmm. co powinni zrobić Twoi rodzice, a to, czego tobie zabrakło. Ja ci pozwalam się po prostu poczuć. Dobrze. Dobrze nie w sensie, wiesz, że dbam o to, żebyś się czuła uśmiechnięta i zrelaksowana, tylko pozwalam ci się poczuć w taki sposób, jaki jest zdrowy i adekwatny do danej sytuacji. Mhm. Czasem pocieszyć, czasem podzielić radości, a czasem sfrustrować cię, mówiąc, słuchaj, teraz nie możesz się tym zajmować, bo co innego jest ważne. Mhm. W momencie, kiedy ty masz sobie jakieś wzorce bycia w relacji, to jak my będziemy pracować w terapii, to na bank to się odezwie też tej naszej relacji, i takim, wiesz, drugim sposobem oddziaływania to jest empatyczna konfrontacja, i to jest wtedy, kiedy ty robisz coś takiego, co jest, wiesz, jakimś twoim takim, wiesz, starym, dobrze znanym relacyjnym flow. A ja się zatrzymuję i po pierwsze mówię ci, że to jest. Mhm. E, pomagam ci to połączyć z twoimi wiesz, doświadczeniami, skąd się to w tobie wzięło, ale też mówię, co mi to robi i na przykład zachęcam do tego, żebyś spróbowała zachowywać się inaczej. Mhm. Daje ci się inaczej poczuć, ale też bardzo konkretnie ci wskazuję, wiesz, co ma zmienić w swoim zachowaniu. Na tym wszystkim ty masz wiedzę, że są jakieś schematy, jakieś tryby schematu, że jest twoja historia, a jednocześnie twój terapeuta daje ci się poczuć inaczej. Świadoma Ania zaczyna łączyć jedno z drugim, jednocześnie twój terapeuta mówi ci, jak cię przeżywa i chce, żebyś coś robiła inaczej, I świadoma Ania też zaczyna to obserwować. Mhm. I w którymś momencie wiesz, terapia jest zrobiona wtedy, kiedy my. Mało satysfakcjonująca odpowiedź, ale to się po prostu czuje. My oboje czujemy, że już wiesz. Ta pokiereszowana dziewczynka w środku, że to jest już dorosła kobieta. Ona sobie poradzi. Ona będzie żyć. Ona się upomni o siebie. Ona mm. czasem powie: No dobra, wakacje poczekają, bo tego projektu nie, może, nie mogę zawalić. A innym razem sobie powie: "A to ja też jestem ważny. Ten projekt okay. może się zawalić. Tak. Okej. Okay. No, brzmi to tak bardzo. Terapeuta myślę, że potrzebuje bardzo być skupiony i uważny na takie, no właśnie nie tylko to, mhm. co ktoś mówi i mhm. ja mogę sobie tutaj układać w głowie mhm. jakąś historię, mhm. a no bo ta tam dziewczyna czy chłopak mhm. to miała takie doświadczenie i dlatego tak się zachowuje, mhm. tylko to jest też praca na tej relacji, która tak. się dzieje tu i teraz, nie? I, i to chyba też jest... No właśnie, szczególnie ułatwiające ten proces uczenia się mm -hmm. nowych reakcji mm -hmm. dla kogoś, nie tylko ta świadomość, co tam mi się przydarzyło, jakie to ma teraz konsekwencje, mm -hmm. tylko jak ja sobie mogę radzić. Mm -hmm. I to, bo właśnie jest, powiem, wcześniej powiedziałam cud, a teraz powiem magia terapii schematu. A powiesz jeszcze krótko o, o takich technikach, które też są bardzo szczególne, chociaż są zaczerpnięte też z innych mhm. modalności terapeutycznych, czyli um, właśnie techniki wyobrażeniowe, mhm. um, czy, czy też um, właśnie odgrywanie ról? Tak. Bo to jest też chyba taka. Moc. Ukradliśmy sobie z gestaltu krzesła i stosujemy bardzo namiętnie. I krzesła to, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych różnych, o tych różnych głosach w głowie, technika krzesła polega na tym, że sobie bierzemy ileś krzeseł dodatkowych, tak dosłownie fizycznie, stawiamy ileś krzeseł i próbujemy te różne głosy w Twojej głowie rozsadzić na te krzesła. Okej, okay, dobra. To jest ta wymagająca część Ciebie. I co ta wymagająca część Ciebie mówi? No, ona mówi, że mam być przygotowana i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. a do kogo ona to mówi? No, tam po drugiej stronie jest taka inna część mnie i ta inna część mnie. Ona się czuje taka niepewna. I nagle wiesz, zaczynasz lepiej rozumieć sama siebie, jak sobie po prostu tak fizycznie, mm -hmm. geograficznie porozdzielasz. To jest ta część, to jest ta część. Okej, okay. usiądź może na krześle tej małej, a nie jak tu się czujesz. Zaczynasz łączyć te stany w ciele. Z tymi nazwami, które znasz z terapii z Twoją historią, mm -hmm. z której to pochodzi. I... To też bardzo uporządkowuje, no. bo, tak. bo ktoś, kto czuje się, że ma taki chaos i przecież tu chce tego, ale potem chce tego. W ogóle, jak można w jednej głowie zmieścić tak różne dążenia? Dokładnie. I tak. nagle terapeuta czy terapeutka Ci mówi, że nie, no to jest normalne. Tutaj masz te krzesła, tutaj masz te części. Każdy tak mówi. Dokładnie mieć, tak. I nagle też to tak ściąga jakiś taki bagaż, że okej. Okay. To nie tylko ze mną jesteś nie tak. Scena z wczoraj. Mój dziewięcioletni syn jest ze mną. Ja sobie biegnę, on sobie jedzie na rowerze i on tak co jakiś czas podjeżdża do przodu, zatrzymuje się, czeka, ja mu w którymś momencie mówię: to weź sobie, może pojedź za most, wróci i się złapiemy po drodze. A on mówi: no, jedna część mnie to się tak trochę niepokoi na tą myśl, a druga to się nawet cieszy. Dziecko terapeuty. Straszne, co? O. To pomaga, to pomaga wiesz, lepiej rozpoznać swoje własne motywacje i lepiej zrozumieć siebie, a też jeśli masz to w terapii ponazywane, no to yy, masz też zwykle jakiś flow do tego, żeby rozpoznać, czy warto się tym głosem kierować. Mhm. Jeśli przez całe lata kierowałeś się jakimś głosem, który pozwolił ci dużo osiągnąć, i teraz wiesz po latach w terapii odkrywasz, że to jest taki wymagający krytyk w tobie. I że ten wymagający krytyk daje sukces, ale ten sukces cholernie dużo kosztuje, bo przez to jesteś spięta i masz nudności, jak idziesz do pracy. No to po iluś takich latach, jak już masz tę wiedzę w terapii, jak się odzywa ten głos, to zamiast tego starego o nawyku, żeby za tym pójść, ty możesz się zatrzymać i pomyśleć, czy ja faktycznie tego chcę, czy ja faktycznie chcę to sobie robić. Mhm. Więc to od razu też daje ci, wiesz, taki zdrowszy wpływ na swoje życie. To krzesła. Tak. A wyobrażenia, o które też spytałaś, my innymi strukturami w mózgu myślimy, a innymi przeżywamy. Mhm. I jak wiesz tymi, o czym się opowiadasz, a ja pytam, OK, Aniu, a skąd ty to znasz, gdzie ty się nauczyłaś reagować w ten sposób, to ty się zastanowisz chwilę i mi opowiesz o tym, co jest w tej świadomej części Twojej pamięci. No to chyba wynika z tego, że w podstawówce i tak dalej. Wyobrażenia polegają na tym, że ja cię zapraszam do tego, żebyś w takich sytuacjach nie gadała, tylko na przykład zamknęła razem ze mną oczy, wczuła się w te uczucia, które masz w sobie, i pozwoliła swojemu umysłowi, żeby podrzucił ci taki obraz, kiedy być może po raz pierwszy w życiu czułaś coś podobnego. I nagle mhm. wiesz, tyun, jesteś w zupełnie innej scenie z przeszłości. A potem o tym rozmawiamy już z otwartymi oczami, i ty na przykład mówisz, kurczę, no nie pomyślałabym, no faktycznie, no, yy, to się wydaje zupełnie inna kategoria doświadczeń, ale to są te same uczucia. Mm -hmm. I my w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć nie do tego, co nam się wydaje. Skąd się wzięły nasze zachowania, ale jakie faktycznie emocjonalnie sytuacje powodowały, że my się nauczyliśmy w ten sposób. Mm -hmm. I to robimy, to są tak zwane emocjonalne mosty do przyszłości, że za emocjami idziemy do tych inicjalnych doświadczeń. I to robimy na wstępnym etapie terapii, że po prostu tam idziemy i się zatrzymujemy. Mm -hmm. Czyli tak rozpo rozpoznajemy tutaj tak, teren. tak. tak. A na późniejszych etapach terapii, jak już się troszkę lepiej znamy, swobodniej ze sobą czujemy, jak ty już masz troszkę więcej narzędzi, ja mam trochę więcej wiedzy o tobie, to możemy też te sceny z przeszłości zmieniać. Czyli mm. Na przykład ta mała dziewczynka, która wcześniej była w jakiejś scenie źle potraktowana, teraz my możemy tę scenę zmienić. Możemy mm. wprowadzić dorosłą, a niektóra tą dziewczynkę obroni. Możemy wprowadzić, a nie z przemkiem, bo może Ania się jeszcze nie czuje na siłach, żeby obronić, ale mm. przemek już wie jak. Czyli terapeuta wtedy jest w tej roli bezpiecznego opiekuna, tak, tak? Tak, I, tak, I tak symbolicznie tak, na przykład właśnie obrania. Tak. Czy, czy jakoś nie wiem, stawia jakieś granice? I odgrywamy jeszcze raz tę scenę z przeszłości w wyobrażeniu, tylko tym razem dopisujemy do niej inne zakończenie. Mhm. I znowu. I, I to nie są dzieje... tutaj może no. na marginesie powiedzmy, że to nie są czary i to nie zmienia tego doświadczenia, tylko ma ten taki emocjonalny, symboliczny wymiar, tak? Tak. Tak, bo ta świadomość, część ciebie wie, ok, dobra, to jest moje wspomnienie, mm -hmm. ale to a się to się nigdy nie wydarzyło, to jest fantazja. Mm -hmm. Natomiast wiesz, na tym emocjonalnym poziomie, ty masz tamtą historię, która cię prowadzi w jakieś bolesne emocjonalne re emocjonalnie rejony mm -hmm. i masz tą alternatywną historię, w której dalej się zdarzyło to przykre, ale na koniec czujesz się dobrze i bezpiecznie. Mhm. Mm Starym może być na przykład, nie wiem, ktoś, kto, kto upokorzył, jakiś wredny nauczyciel, kto upokorzył przed klasą, który upokorzył przed klasą, a w tym alternatywnym wspomnieniu może być na przykład sytuacja, kiedy nauczyciel robi jakąś minę i wtedy ja wkraczam i mówię, jest pan proszony na korytarz, po czym wiesz, dzieciaki siedzą w klasie, ty wśród nich e, i słyszał jedynie za drzwi, jak ja na przykład tego nauczyciela tam wiesz, równo rugam, czy ci czy ty się w ogóle zastanawiasz, jak to wpływa na ich psychikę. Mhm. I wtedy, wiesz, ty pamiętasz, co było faktycznie w tej klasie, ale jednocześnie pamiętając te moje słowa z wyobrażenia, z korytarza, jak ja tego nauczyciela zrugałem, ty już wiesz, że to nie chodzi o to, że ta mała, głupia, wadliwa i tak dalej, tylko że ten nauczyciel był jakiś niecegas. Okay? Mhm. Zaczynasz mieć do tego dystans, zaczynasz czuć się lepiej ze sobą. To było na niby ale jakoś tak teraz lżej w środku. Mhm. To jest ta zmiana. Myślę, że to, co jest bardzo też tutaj charakterystyczne, wartościowe, że jednak dużo mhm. emocji przeżywa się też na, na psychoterapii w trakcie takich sesji, nie tylko tak. gdzieś tam po prostu opowiadając o czymś, co nie wiem, aktualne, co z przeszłości, ale też no, ty wykorzystujesz, tak, czy terapeuci tak, wykorzystują tak, 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 to, tak. to doświadczenie i, i tutaj jest chyba... Czuć tą głębę, mm -hmm. nawet jak opowiadasz mm -hmm. o tych nie wiem, mm -hmm. przykładach, czy to wymyślonych, czy to mm -hmm. z Twojego doświadczenia, i, mm -hmm. i faktycznie no jest to przebawiające, nie? Mm -hmm. że, że jakby, ale też trudne. Myślę, że, że mm -hmm. dla, na pewno trzeba mieć już jakiś tam etap um, gotowości do, takiej, do podjęcia takiej pracy terapeutycznej. Tak. To życzymy <grym> wszystkim takiej gotowości i, <grym> Zawrę, i zaciekawienia. To, to, to Może ja jeszcze krótko o tym powiem, bo y, 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 y. terapia schematu się dorobiła fejmu. Ma mm -hmm. Dużo osób słyszało, wie, chce spróbować, Książki. tak, bo ktoś był, ktoś poleca, i czasem też się zdarza, że się odzywają osoby w poszukiwaniu terapii schematu, które, yy, które nie potrzebują mm -hmm. terapii schematu. To nie jest ten kaliber. No i całe szczęście. I całe szczęście, a z drugiej strony, no, co z taką osobą zrobić? Mm -hmm. Terapia schematu to jest coś takiego, co jak sama powiedziałaś. Tam się dużo przeżywa. My dużo przeżywamy i wiesz, ta nasza główna zasada w terapii schematu, żeby dawać korektywne doświadczenia emocjonalne, to nie chodzi o to, żeby nie było ciężko, tylko chodzi o to, żeby na koniec było blisko. Mhm. Okay? Więc będą też różne takie momenty. Jeszcze z innej strony, żebym ja mógł zmieniać Twoje schematy, to ja muszę je budzić z uśpienia. Mhm. Czasem. jest ten być... optymalny poziom. Tak. Pobudzenia. tak, tak. tak. Czasem będę cię zatrzymywać i mówić, słuchaj, poczekaj, gadamy o jakichś głupotach, a co realnie się w tobie teraz dzieje? I ty czujesz, wiesz, dyskomfort, czujesz się źle. Ja cię stawiam w tym dyskomforcie, ale jeśli, ciebie nie zrobię, mhm. jeśli tego nie zrobię, to się ciągle będziemy, wiesz, po wierzchu ślizgać. Więc Właśnie. jak się wybierasz na terapię schematu, to licz się z tym, że będzie krew, pot i łzy. I że dobrze będzie dopiero później. Wiesz, zanim, jest to inwestycja. Tak. Na wielu poziomach pewnie. Zanim tutaj wiesz, zaczęliśmy rozmawiać już tak na żywo: to się nagrywa, to się rejestruje, to sobie pogadaliśmy przez chwilę prywatnie, i wiesz, ty mi powiedziałaś o swoim pomyśle na wakacje. Ja ci powiedziałem o, o mojej podróży w Karkonosze, i wiesz, można o tym myśleć w ten sposób, że to jest wtedy, jak się rozglądasz ze śnieżki i widzisz, jaki jest wspaniały widok, to jest ten moment po terapii. Mhm. A po drodze wiesz, rzucasz kami, bo jest pełne słońce, bo ci się nogi ślizgają, <gry> pachy całe mokre. Mam dość, po co ja to sobie robię? To jest ten stan na drodze do celu. Mm -hmm. I w terapii jest podobnie w schematach, że ten stan na drodze do celu tam, tam bywa ciężko. Na koniec sesji ma być dobrze, i na koniec całego procesu ma być dobrze. Tak to ma wyglądać. No, ale ta droga jest ważna, nie? Tak, Można też się tak, wyciągnąć, tak, tak, ale tak, tak, to, tak. To nie jest takie. Tu proszę Państwa, mamy stronicę Dom Tutaj, jak Państwo zobaczycie, jesteśmy nad koronami drzew. Dziękuję, do widzenia. No ale nie o to chodzi. Szemku, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wyczerpującą, ale pewnie nie do, nie do, nie do, nie do końca. E, Liznęliśmy temat. Tak, mam nadzieję, mhm. że, że nasi słuchacze, słuchaczki czują się zainspirowani. Może, może gdzieś sama ta rozmowa coś w nich poruszyła. Eee, dzięki jeszcze raz i... Dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia może. Dzięki Aniu, do, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.